Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Rozpoczynając dzisiejszy program, chcielibyśmy Państwa ponownie poinformować, że za tydzień, 26 lipca, nasz program nie zostanie nadany. Stacja telewizyjna City TV, na której Polish Studio jest emitowane, wstrzymuje jednorazowo nadanie kilku programów etnicznych ze względu na bezpośrednią transmisję z wyścigu kolarskiego Tour de France. A powracając do programu, dziś nasze spotkanie z Państwem rozpoczniemy sprawozdaniem z wyjątkowego wydarzenia, jakie miało miejsce podczas akcji letniej Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada na ontaryjskich Kaszubach. W ubiegłą niedzielę podczas mszy świętej sprawowanej w znajdującej się na terenach harcerskich katedrze pod Sosnami wystawione do adoracji zostały relikwie błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa. Jak każdego roku, w środową niedzielę akcji letniej, gdy harcerzy i zuchów odwiedzają rodzice, sprawowana była uroczysta msza święta. Maszerując w zastępach okolicznymi drogami, przy dźwiękach bębnów i werbli, w to szczególne miejsce przybywali harcerze i harcerki wszystkich szczepów wraz z pocztami sztandarowymi, a także zuchy chłopcy i dziewczynki, a więc wszyscy uczestnicy akcji letniej. Dodajmy, że w tegorocznym, trwającym 2 tygodnie największym wydarzeniu roku harcerskiego wzięło udział ponad 600 dzieci i młodzieży. Zuchów, jak zawsze stacjonujących w stanicach Bucze i Karpaty, harcerek z chówców Batra z Ontario i Ogniwo z Montrealu oraz harcerzy z chówców Karpaty i Pieniny. Zaś wspomniane chówce to blisko 30 szczepów działających w następujących miastach południowego Ontario. Mississauga, Brampton, Etobicoke, Toronto, Scarborough, Oshawa, Ottawa, Niagara Falls, Hamilton, Burlington, Oakville, Milton, Kitchener i Waterloo, London oraz Windsor. Jak wspomnieliśmy w akcji letniej, uczestniczyły również szczepy harcerzy i harcerek z Montrealu. Świadomie wymieniliśmy tyle miast, w których działa harcerstwo polonijne, aby podkreślić, jak potężna jest już ta, oczywiście nie tylko naszym zdaniem, najważniejsza w sferze wychowawczej organizacja kształtująca charaktery dzieci i młodzieży. Jak zwykle w Eucharystii wzięło udział wielu rodziców, którzy poprzedniego dnia oglądali popisy zuchów podczas ich kominka, towarzyszyli harcerzom przy wieczornym ognisku lub przyjechali chociaż na jeden dzień, aby po tygodniowej rozłące zobaczyć swoje pociechy. We mszy świętej uczestniczyli naturalnie przedstawiciele władz okręgu Kanada ZHP, przewodnicząca zarządu harcmistrzyni Halina Sandik, komendantka chorągwi harcerek harcmistrzyni Barbara Woźniak, komendant chorągwi harcerzy harcmistrz Rafał Biłek i kierownik ośrodka harcerskiego Wadowice harcmistrz Stanisław Reitmeier. Obecne były również dwie były przewodniczące zarządu okręgu ZHP w Kanadzie, obie harcmistrzynie, prezes zarządu głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska i członkini zarządu głównego kongresu przewodnicząca Rady Dyrektorów naszej Credit Union Elżbieta Morgan, a także członkowie kół przyjaciół harcerstwa z kilku miast.
mszy świętej koncelebrowanej, której oprawę wokalno-muzyczną zapewniła grupa uczestniczących w akcji letniej harcerek i harcerzy, przewodniczył kapelan Zarządu Okręgu Kanada ZHP, proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze, ojciec Janusz Błażejak, będący jednocześnie przewodniczącym konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę. W asyście kapelana chorągwi harcerek i harcerzy ZHP ojca Mieczysława Burdzego i kustosza katedry pod Sosnami i ośrodka franciszkańskiego na ontaryjskich Kaszubach ojca Dariusza Dębkowskiego. Przed liturgią na teren katedry wypełnionej młodzieżą harcerską i rodzicami wprowadzono poczty sztandarowe. Za sztandarem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który ma swój obóz nieopodal terenów Związku Harcerstwa Polskiego, poczty sztandarowe chówców i szczepów ZHP wprowadzała chówcowa chówca Watra harcmistrzyni Danuta Sokolski. Zaszczyt wniesienia relikwii błogosławionego Wincentego Frelichowskiego przypadł komendantowi tegorocznej akcji letniej chówcowemu chówca Pienini pod harcmistrzowi Robertowi Wołochowi, któremu towarzyszyły komendantki akcji letniej harcerek, chówca Watra z Ontario, harcmistrzyni Barbara Machut i chówca Ogniwo z Montrealu, druhna Agata Czyżykiewicz. U stóp ołtarza relikwiarz przejęli sprawujący Eucharystię kapłani i po ucałowaniu umieścili go przed ołtarzem, gdzie znajdował się dużej wielkości portret patrona harcerstwa oraz wykonany z drewna emblemat informujący o przypadającej w tym roku 60. rocznicy powstania chówca Watra. I tak w ramach peregrynacji po ośrodkach harcerskich wszystkich okręgów ZHP poza granicami kraju relikwie błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego nawiedziły także akcję letnią na ontaryjskich Kaszubach. Przypomnijmy postać błogosławionego. Stefan Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. Przyrzeczenie harcerskie złożył w 1927 roku i w 1934 roku zdobył stopień podharcmistrza. W 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1939 roku, wkrótce po wybuchu II wojny światowej, został zaaresztowany przez Gestapo i więziony w różnych obozach koncentracyjnych. W trudnych warunkach więziennych po kryjomu służył posługą kapłańską współwięźniom, organizując spotkania modlitewne, pogadanki i słuchając spowiedzi. W grudniu 1940 roku został przeniesiony do obozu Dachau, gdzie zaraził się tyfusem i zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 roku. W 1999 roku ojciec święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego zwrócił się do całej rodziny harcerskiej. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania. W dniu 13 czerwca 2013 roku w Toruniu, podczas uroczystości stulecia urodzin Stefana Frelichowskiego, ksiądz biskup Andrzej Suski przekazał Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju relikwie patrona harcerstwa polskiego. Po omówionej przez ojca Mieczysława liturgii powitania relikwii i podkreślenia wyjątkowego faktu, jakim było wystawienie ich do adoracji w katedrze pod Sosnami oraz po przedstawieniu przez ojca Dariusza intencji, w jakich podczas mszy świętej będą modlili się kapłani, homilię wygłosił ojciec Janusz Błażejak. Oto fragment kazania poświęconego postaci księdza podharcmistrza Stefana Frelichowskiego, a także znaczeniu peregrynacji relikwii i niezwykłej okazji do adorowania jej. Cześć oddawana relikwiom świętych była zawsze żywa w Kościele, od samego początku. Bowiem relikwie reprezentują nadprzyrodzoną obecność błogosławionego lub świętego, do którego jako orędownika i przyjaciela Boga my tutaj na ziemi się zwracamy. Dlatego możemy mówić o nowej misji ewangelizacyjnej błogosławionego Stefana. Jego relikwiarz, moi drodzy, bowiem przemierza różne części świata. Był już w Australii, w Anglii, we Francji, w wielu innych krajach. I teraz dotarł do nas, do kraju liścia klonowego. Dotarł do wszystkich harcerzy, abyśmy również i my za jego pośrednictwem prosili Boga o łaski, które są potrzebne harcerstwu, rodzinom, młodzieży, nam wszystkim tutaj zebranym, bowiem on w szczególny sposób przeżywał to hasło Bóg, honor i ojczyzna, sam bowiem większość swego życia był harcerzem.
Ten młody chłopiec miał wielkie szczęście, bo miał wspaniałą rodzinę. Miał kochającego, pracowitego, uczciwego ojca. Miał wspaniałą, dobrą, kochaną matkę i rodzeństwo. Wychowywał się w pięknej rodzinie, a przede wszystkim wychowywał się w rodzinie, gdzie była atmosfera wielkiej miłości i szacunku do Boga i do drugiego człowieka. I to, co wyniósł z domu rodzinnego, pozostało dla niego na całe życie. To, co wyniósł z domu rodzinnego, stało się symbolem jego życia później harcerskiego. I właśnie z tym oddaniem i miłością dokonywał swego życia w obozie koncentracyjnym. W swej homilii ojciec Janusz przypomniał też cudowne uzdrowienie, jakie za przyczyną błogosławionego Stefana Frelichowskiego doznała młoda dziewczyna Joanna Grodzicka z Torunia, która w czasie studiów zapadła na nieznaną lekarzom nieuleczalną chorobę i sparaliżowana poruszała się tylko na wózku inwalidzkim. Kiedy odbywała się nowenna przed uroczystością wyniesienia na ołtarze księdza Stefana Frelichowskiego, klerycy pomagający rodzicom Joanny opiekować się chorą córką przywieźli Joannę na wspomnianą mszę odbywającą się w seminarium. Okazało się, że po 8 dniach po uroczystej Eucharystii dziewczyna wyzdrowiała, po chorobie nie było śladu. Przypadek ten został wówczas odnotowany we wszystkich mediach. Po wyzdrowieniu za przyczyną błogosławionego księdza Frelichowskiego to wyraźne doświadczenie miłosierdzia Bożego przemieniło jej serce i Joanna, pragnąc zjednoczenia z Jezusem, wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych. Kończąc swe kazanie, ojciec Janusz powiedział: dzisiaj każdy z was, kiedy po mszy świętej podejdzie, aby ucałować te relikwie, to bardzo proszę was, podejdźcie z intencją w sercu. Z intencją tą jedną, jedyną, która jest najbardziej ważna i najdroższa w waszemu sercu w tej chwili. I proście błogosławionego Stefana, aby wam za pośrednictwem Boga udzielił tej łaski. Już dokonał cudu, który jest opisany, spisany i wiadomy dla całego świata. A ile więcej może dokonać. Amen. Po mszy świętej miała miejsce liturgia peregrynacji relikwii spoczywająca w przedstawieniu historycznym postaci księdza podharcmistrza Stefana Frelichowskiego, po którym nastąpiło ucałowanie relikwiarza przez uczestników Eucharystii. Sylwetkę błogosławionego patrona harcerstwa przybliżyli członkowie zarządu okręgu Kanada ZHP, przewodnicząca Halina Sandik oraz Barbara Woźniak, Rafał Biłyk i Stanisław Reitmajer.